Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 21 sierpnia, walczymy pod rzepak. Wczoraj jakiś wypad nad jezioro, jakieś spoko rozmowy i spotkania, także pozdrawiam serdecznie. Miło się czasem gdzieś tam oderwać od tej pracy i porozmawiać gdzieś tam no, przy okazji z widzami i z osobami z okolic. Walczymy pod rzepak. Pokażę wam, jak to idzie. Ogólnie myślę, że z Etorem miałbym bardzo ciężko w tym roku orać. Zaorałem około 8-9 hektarów w sobotę i dzisiaj rano musiałem wymienić dłuta, nie? Także generalnie wygląda to dosyć ciężko, znaczy bardzo ciężkawo. Pokażę wam, jakie też jakby kamieniste pola tutaj u nas są i na tej części jakby gospodarstwa. To jest też kupa roboty, żeby to potem pozbierać, bo agregatem nie wpadnę tutaj, żeby siać. No i tam postaram się, nie wiem czy może oddzielny film z tego zrobię, pokażę wam może jak ta orka idzie, a na równiejszym polu postaram się wam pokazać ten system HTS 2 i ogólnie te funkcje GSM 2 i joysticka, ale tutaj mam tak krótkie tutaj odcinki, że ciężko jest mi to. Nie chcę, znaczy może nie będę tracił na razie czasu na to, zobaczymy jak ten film się ułoży. Także tak, Cionik ogólnie radzi sobie bardzo fajnie. Nie patrzę na to, czy kruszę mocno, czy słabo. Patrzę na to, że jest 21 i nie mam czasu, nie? I nie mam czasu na to, chcę po prostu jak najszybciej to poogarniać. Także tutaj kontroluję go myszką, żeby jak najlepiej to szło. Obroty 1500-1600 i z górek. Jak już troszeczkę lżejszej, że tak powiem, ziemi złapię, jak go trochę jestem w stanie wypłycić. Jeszcze tak dzisiaj go przestawiłem, żeby idealnie punkt ciągu na środku był. Bo w zetorze on mi jakoś, nie wiem z czego to wynikało, może z tego, że ja za płytko po prostu miałem ustawiony ten pług, bo nie miałem tam możliwości za bardzo regulacji tego pierwszego korpusu. Także ciągnik w tamtym roku nie było możliwości, żeby szedł na biegu B7. W tej chwili on idzie od 1300 obrotów z górek 8 na godzinę do 10,5. Teraz mamy 10,5 na godzinę. To się wszystko sypie oczywiście. Pod górki nie jestem w stanie tego ściągnąć, jeszcze tym bardziej na ścieżkach. I to jest za duża prędkość. Te dłuta to wszystko też idzie. No i tu go ciągle tą myszką kontroluję, żeby jakoś w miarę równo było, bo ciągłe naciskanie tego guzika też jest jakby męczące, nie? I miałem skonfigurowanego tego HTS-a na tamtym polu, na dwóch tamtych polach. Ciągnik spalił 15 litrów na hektar. Orze dużo płycej niż rok temu, bo w tamtym roku powyciągałem dużo martwicy po prostu. To proszę bardzo, jak to tutaj wygląda. I weź to ten, no musi być pług z zabezpieczeniem, bo ja bym się kurde wiadro śrub bym stracił. Po prostu sieka jest. No, i widać ziemia bardzo mocna. Ekstra bym powiedział. Tutaj była ścieżka technologiczna, też taka skała się wyoruje. Ale weźmiemy ten, weźmiemy potem na drugim polu może też już, no mówię, nie będę ze statywami latał w tym roku, bo może później po prostu jak zetka gdzieś tam by się... O, już trzeba go wpuścić tutaj. Tak bym ciągle musiał ten guzik naciskać, żeby on tam po prostu wciągał go głębiej. Także wymieniłem dzisiaj dłuta, jest trochę lepiej, ale no podejrzewam, że tutaj te pole kamieniste założę. 7 hektarów dokończę. No i 2 na prątnicy i podejrzewam, że znowu dłuta do wymiany. Także idzie to wszystko w oczach. Też troszeczkę może jakbym z tych górek jechał te 8 na godzinę 9. Bo niby do 9 ta prędkość, nie patrzę na to już w tym roku, pierdzielę tam. A poza tym jak jest te koło tam 9,5, nawet pod 10, no te 9 jak on trzyma,
Tylko że tak na tym biegu B6 to bym musiał go na obrotach pałować. To kurde, jakoś fajniej ta orka wygląda. Taka jest, dalej przesypuje. Dalej przesypuje i lepiej to wygląda moim zdaniem. O, patrz, ucieka, kurde, ściąga go. Lekka góreczka i... O, 9,70. No w górki wiadomo, że nie wciągnie. No i tutaj jest piachudra. Ale ogólnie, ogólnie jest spoko, jak nie, no to ten bieg B6, przepraszam. I wtedy 1600. 90 to mam 9 na godzinę, no trochę wysoko, no ale on wtedy też ma obciążenie silnika jest dużo niższe, bo wtedy tam będzie wynosił jakieś z górek może i 50% i 70, a na tym biegu wyższym no to jest 90, nie? No ale silnik też musi być obciążony. Także ogólnie wydajnościowo jest duża poprawa i dużo fajniej mi się pracuje, bo już też i troszeczkę w tym ciągnik się człowiek przyzwyczaił, jakby w tym ciągniku. No i nie wiem, czy tego HTS-a tutaj kurczę, czy w drugiej części filmu może tam nagramy. W tamtym roku też pierdzielił mi się ten temat, że ja nie widziałem tego. Ja tylko lekko opuszczam, to trzeba do końca go wbić, żeby on na pływającą poszedł. No ale to wszystkiego się trzeba nauczyć, nie? Jakby nie wiedziałem, że tak można daleko pociągnąć. I ogólnie z tym pływającym jest wszystko fajnie, tylko to jest trochę drażniące, że ciągle musisz go, wiesz. I to ciekaw jestem, czy ten... Ile ten przycisk wytrzyma, nie? Tak, może to jest jakby mocne i ten, no ale ta zapadka w tym plastiku, no to też myślę, że nie będzie wieczna. No i dlatego na tym HTS-ie, czyli tym systemie zarządzania tymi uwrociami, to jest ten HTS 2, no to jest spoko temat, że można wszystko co do sekundy. To w zasadzie Kamil Ogrodnik mi też o tym tam poopowiadał ciągle, bo ja nawet nie byłem świadomy tego, że to można fajnie tam, pozdrawiam cię Kamilu, jakby tak poustawiać, nie? I jak może tam wyłożę kolejny zagon, bo tutaj to jest męka, wyłożę kolejny zagon, to byśmy spróbowali tam nagrać ten przejazd. A tu jeszcze wam mogę co powiedzieć odnośnie w orce tego GSM-a. Ten GSM to jest system, który o którym ja nie słyszałem, kupując ten ciągnik, nie? On po prostu przez przypadek był w tym ciągniku. Ja chciałem mieć ciągnik, mi się podobało w tym ciągniku to, że można biegi zmieniać plus minus, nie? No tak w sensie tym joystickiem. Ale o tym systemie GSM nie miałem zielonego pojęcia. O tym HTS-ie też nie miałem pojęcia. Ale traktor mi się podobał i w zasadzie na tym stanęło. I był tani, no jak powiedzmy, no, że był tani. I dlatego po prostu nie było już mowy o innym ciągniku, bo to i tak było jakby znaczy no w sumie ja tam nie chciałem, no, John Deere'a na power quadzie czy coś takiego. Więc ten, czekaj, bo tu masz autopole, to jest w ogóle, nie podoba mi się ten cały automat. Tak, że wciskasz automat, o dobra, to możemy przejechać i tam ustawiasz mu, że on będzie pomiędzy tymi biegami B7, B8, ok, B7, B6, B5, B4, B3, no dobra, że on będzie tylko na podstawie obrotów, no to tam każdy to ma, nie, to tam nawet w tych, czekaj, weźmy mu, o dobra, to teraz będzie chodził pomiędzy B4, i ty mu tylko ciśniesz gaz i on tam niby to zmienia, tylko że on ma taką tendencję do wiecznego wachlowania tymi biegami, bo chyba że jeszcze jakby mu tempomat na 1600, bo ja mam tempomat na 1600 ustawione, no i wrzuć mu B7, 90 obciążenie silnika, może z górki mu wrzuci, przez te kamienie, że tak rwą to obciążenie, tak jest stałe, równe pole, to jest kurczę fajniej. No i wrzucił mu i to jest fajne, tylko że na tym automacie, jak masz te 1600 na tempomacie, on rwie i on teraz go rwie na 10,4, 10,5 na godzinę. Ja nie jestem w stanie go kontrolować tutaj i o to chodzi, że w tym systemie całym automatycznym, klasycznym automatycznym, jest lipa taka, że jak zablokujesz go na tempomacie,
to raz, że on rwie, bo te obroty są stałe i on na 1600 nie skleja, tylko tak ja troszeczkę zawsze nogę z gazu, ładniej mi się te biegi skleją, nie? Znaczy, mimo tego, że ta skrzynia bardzo dobrze skleja biegi, no to z Zetora takie przyzwyczajenie, że jak zajączka, to pyk, leciutko nóżkę z gazu, leciuteńko. No i minus tego jest taki, że jak tu zblokujesz go na tempomatach, to on już nie wyreguluje ci tej prędkości, nie? A w tym, tak jak masz automat, ustawiasz mu, ewentualnie ustawisz mu te dwa biegi, no, tu jest tam 5, 6, 7. I jak on wrzuci już mu tą siódemę, to jeszcze tam ekonomię masz, że on tam może bardziej go ciągnąć na obrotach, nie? Że dociągnie go do 2000 i wtedy zrzuci, a na ekonomicznym dociągnie go do 1000, nie wiem, tam 700 na przykład. No i tu jest ten temat, że jak on wrzuci już mu ten bieg B7, rozumiesz, to on osiągnie 10,5 na godzinę. A tu chodzi o to, żeby on osiągnął 8,80, 9,20, ale zszedł z obrotów. No i właśnie to jest ten system, ten GSM, czyli teraz tam ten przycisk shift z tyłu wciskamy, tutaj z przodu ustawiamy mu załóżmy 9,20 albo 8,80. I tutaj też minus tego jest taki, że masz front 1 i front 2. F1 mam 8,80, a do przejazdów 14 na godzinę. I teraz, jeżeli ruszymy na tym systemie i pakujesz mu gaz w podłogę, to ten ciągnik, patrz, bez tego systemu mam B2, no tam załóżmy B3 i patrz, i on idzie, on od razu wrzuca obroty na maksa. A tutaj na tym systemie, tutaj widzisz ten pasek, wrzucasz mu gaz, a on powolutku jak dziadek rusza sobie, tak? I dopiero mu cyka. No i teraz minus jest tego taki, że on teraz pójdzie na te 8,80, może pójść do biegu B7, B8. Ja mu teraz rzucę B8, B7, B6. I on teraz będzie chodził w biegach B1. I teraz możemy wziąć do B1. On zejdzie do B1. I cykamy mu B1, B2, B3, prędkość minimalna 2,30, B4. No i teraz dobra, będzie chodził na B4, B6. Zaraz pójdzie na B6, tak? No a nam chodzi, żeby on chodził B7, no. Czyli mamy go pomiędzy B4 a B7. To jest trochę za mało. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest taki głupi system, że jak widzicie, miałem 14 na godzinę na F2, bo tu to jest taki system, który próbuje nam udać automat CVX-a. I teraz jak przerzucisz mu z tym przyciskiem z tyłu shift do przodu na F2, to jesteś z automatu na B4, B7. I to jest idiotyzm tego systemu trochę, że dlaczego on nie wrzuci sobie tutaj pomiędzy do B8, tak? Czyli do maksa. Czyli jak blokujesz go na F1, to na F2, na front 2 też ma maksymalnie do B8. No, może faktycznie tym pokrętłem od ekonomii i mocy silnika wyregulujesz to, że on tymi biegami nie będzie targał, ale na takich, przepraszam, tam mam równiejsze pole, tu mam górzyste plus dodatkowo jakieś kamienie. To jest fajne, jak ktoś by miał 20 hektarów, kurde, w idealnie równym kawałeczku, ojejku, i tam jedziesz sobie pięknie, ale na takich górzystych, tu glina, tu piach, bo tutaj jest trochę bardziej glina wyostrzona, a tam jest piachuder. I te systemy, ogólnie wam powiem, że i tak ręcznie sterując tą pracą jest najfajniej, znaczy najfajniej, no chyba też jest komfortowo dosyć, bo tylko że no, tego HTS-a wtedy dobrze jest skonfigurować sobie, jak jest taka możliwość. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego, bo multum tych możliwości jest. I tak jak mówię, na tamtych polach zszedłem w tym roku na takiej skale na 15 litrów, także ogólnie całkiem spoko. No także teraz mamy ten 8,80, no już przejechaliśmy, to przejechaliśmy. Ekonomia na maksa, no i gaz w podłogę i zobaczcie, on tak bardzo wolniutko rusza, tak? I teraz o. Pałuję go na 1700 obrotów, mamy bieg B6 i powinien mu za chwilę wrzucić, jeżeli troszeczkę z górki będzie miał lżej traktor, ale pałuję go na 1730 obrotów. Natomiast czekajcie, teraz powinien mu wrzucić B7 zaraz. O. Wrzucił B7 i zobaczcie, jedziemy 9 na godzinę, 8,80 i on już nie trzyma tych 1600 obrotów, że ja nie jestem w stanie opanować tego pługa, tylko
trzyma 1350 obrotów i spalanie tam w górki miał 28, teraz tam będzie miał 21, nie? O, tutaj trochę wychodzi. Także ja z górek i nieraz mu troszeczkę 0,20 na godzinę podniosę, a w górki na 0,40 zmniejszę, tak? O, teraz ma obciążenie duże, to on ma także zrzuca aż dwa biegi niżej. To jest trochę drażniące. Natomiast to nie jest tam jakoś mega szarpiące czy coś. Myślę, że power shift nawet bardziej szarpiący jest. Przynajmniej ten, którym ja miałem gdzieś tam okazję jeździć. Mówię o full power shifcie, nie mówię o ręcz komandzie, nie? Tylko akurat na przykładzie Case'a tutaj mówię. A w góreczki mu wtedy 8,60. I plus jest też tego taki, że tą dźwignią możesz sterować i w ogóle cię gaz nie obchodzi. To jest po prostu super temat. I spróbujemy, ale może na oddzielnym polu już tego HTS-a skonfigurować, nie? To akurat jest... Nie do końca się na moich polach to sprawdza, bo na chwilę mam słup. I ten... I na równym polu 10-15 hektarowym, no to wiadomo, że sobie tak to poustawiasz, że jest petarda. Ale ogólnie ten cały GSM jest spoko, bardzo spoko. O, tylko że no jest tak, że on dwa biegi zawsze zrzuca. Trzeba by było troszeczkę mu tutaj o tą. On próbuje na siłę być ekonomiczny, nie? I tak o w górki i na takich właśnie tematach, że ten pług co chwila jeszcze nim tutaj przesterowuje tym pługiem. A, żeby odblokować go, to wciskamy i puszczamy i wtedy już sterujemy prędkością gazem. Nie sterujemy prędkością obrotową silnika w tej chwili, tylko sterujemy prędkością traktora, tak? Ale nie sterujemy obrotami silnika. W tej chwili mam 4,50 na godzinę, wciskam gaz do końca i mam 8,60, tak? A silnik i skrzynia biegów pracuje w automacie. Tylko mówię, nie do końca się to troszeczkę sprawdza na takich mozaikach, na glinie, na... znaczy tu jest piach i glina i strasznie twardo jest. No i wtedy jeszcze jak ja tą myszą tutaj, że tak powiem, co chwila go zagłębiam, wypłycam, bo po prostu nie idzie, bo wychodzi pług, ten pług też nie jest lekki. No to ten system troszeczkę no jest szalejący, chociaż jest i tak bardzo wygodny, nie? A jak jest pole po prostu równiuteńkie, jak jest wilgo... Tak, rozumiesz, orkam traktorem idzie coraz lepiej, bo ogólnie to jest, mówię, jest dużo tych fajnych pierdów, typu nie wiem, tam jedziesz, chcesz się tylko zatrzymać, no tylko mu hamulec, bo ten start-stop ma, czy jak to tam nazywasz, nie? Tak samo na drodze czy coś, no to tylko gaz, hamulec cię interesuje, to jest piękna sprawa. Ale tak jak tutaj, mówię, dobra, niech jedzie na tym biegu B6, ale niech jedzie na tym automacie, bo już mi się nie chce tą nogą regulować gazu. W Zetorze to było fajne, bo w Zetorze ustawiłeś mu, kurde, 2000 obrotów albo 1900 i tam tylko było jeden ruch, gaz w podłogę. Tam nie było biegowania, wiesz, no taka jest prawda, nie? Ja tak jeździłem i to tam paliło od 12,5 do 20 litrów do 18, no w zależności od gleby, od klasy. No ale tak jak tutaj, ustawiłem go na te 9 na godzinę, ale mam teraz taki przejazd. No to mówię, dobra, wyłączam tego GSM-a i tak, cykam mu sobie 7, B8, żeby szybko przejechać, o, tu mu zmniejszę, no nie? I ten... I mówię, dobra, tutaj już, żeby sobie sam tą prędkość regulował. No więc cyk mu GSM, a on już jest do B8. Taki kurna diabelec. I już mu trzeba znowu, kurde, przestawić, nie? Także z tym to takie jest dziwne. Jak zapamiętał, tak jak zapamiętał, to powinien na moje to pamiętać. A nie, on mi teraz schodzi tu na B2. I trzeba za każdym razem go ustawiać. To moim zdaniem to jest na minus. To powinno być w systemie chyba poprawione. I jak miałeś tak ustawione i zapamiętane, to tak miało być. A jeżeli chodzi o F1, F2, to powinno być, proszę ja ciebie, że na F2 powinien pójść na zakresie. Toż nikt mu zakresów nie zmienia. Czyli tutaj powinien iść do B8. A teraz mamy 9 na godzinę. Ja mu zrobię 8,8 i po prostu tak orzę, bo nie chcę, żeby
wachlował mi tymi biegami, a wygoda jest taka, że no nie musisz tutaj, mówię, trzymać nic, tylko tu się bawię wtedy hydrauliką i reguluję mu, żeby chociaż w miarę jakoś to wyglądało, chociaż tu wejdzie głębiej, bo jest piach, tam wyjdzie mocniej i odblokowujemy go gazem, po prostu wciskając gaz i puszczając, odblokowujemy już, że tak powiem, na sterowanie prędkością. O, tu w pas drogowy nie wjadę. Tak trochę wjechałem. I tutaj zaraz na wario go przejedziemy i odblokowujemy właśnie, i wtedy już on się nam przestawia na tą, na sterowanie, tak, że prędkością właśnie steruje tutaj poprzez nogę, nie? Także ogólnie kupa fajnych rzeczy w tym traktorze jest, których gdzieś tam jeszcze wszystkich nie ogarnąłem, ale jest naprawdę spoko. No tu już, mówię, sobie ten poprzeczkę tak zrobię, nawet na dwa razy ją przełożę, bo tu strasznie pozabijane to jest, straszna skała. Bo tam moich ostatnich myśli chyba zacząłem kombinować z tą nawigacją i nie dokończyłem. Muszę symetrię gdzieś ustawić, po prostu poświęcić chwilę czasu na ustawienie tamtej nawigacji do tego pługa, także używam jej tylko na razie do wyorania sobie składów, nie? I składy w miarę prosto się wyłożę. Przede wszystkim nie, tak ona wylicza, że nie zostają mi jakieś takie dziwne te. Kurde, spierdzieliłem, może cofnę. Już się zagadał człowiek. O, dobrze by było korpusa żadnego nie uszkodzić. To jest akurat... Tam powinienem cofnąć dalej. Talerzówą tu doprawię, bo to jest... W naszym gospodarstwie przypada jeden słup na hektar. To jest chyba 7 słupów. 7 hektarów. No i tak o. Jak nie gazem, no to ręcznie. Ręcznie, no w sensie nie ręcznie, bo automatycznie, ale no mówię, nic się nie obchodzi. I on sobie tylko no tutaj trzeba to regulować. Także ogólnie spokój, chyba już na następnym polu jeszcze bym nagrał filmik właśnie z ustawieniem tego GSM-a. I teraz masz możliwość jeszcze wrzucenia mu, żeby poszedł w ekonomię biegu wyżej i schodzi na 1400 obrotów. A nie ma czegoś takiego, że on, tylko mówię, jest za mocna mozaika, za mocna skała. Jak on ma się męczyć, to niech on sobie wbije. Zetorek też chodził na wysokich obrotach, chociaż patrz, 1350 obrotów. Tylko że mówię, tutaj na górce zaraz go zmuli, więc niech on sobie trzyma te 1700 800 i niech idzie równo. I ta skrzynia też się moim zdaniem wtedy będzie mniej zużywać. I rok temu mniej korzystałem z tego systemu, bo nie wiedziałem, co trzeba wyczuć. W instrukcji ja tam niby ją czytałem, ale to nie było tego dokładnie jakby opisanego, właśnie żeby tego GSM-a, że mogę zejść i ustawić mu, nie wiedziałem jak to zrobić po prostu, jak ustawić mu ten zakres, a teraz właśnie już wiem, że mogę te pomiędzy B4 i B6, tylko trochę właśnie jest głupawe to, że teraz przerzucając, bo teraz tak z tym shiftem przerzucę mu na F2, to on wchodzi na 9.30. Ja bym chciał, żeby do przejazdu z poprzeczniaka na poprzeczniaku, żeby F2, bo w automacie masz F1, F2, F3. Kiedyś widziałem, jak Martin pokazywał, jak miał tam na testy tego jakiegoś CVX-a. A tutaj są F1, F2, czyli to tak trochę chcę ten automat naśladować. Ale no mówię, no to teraz chciałbym mieć właśnie coś takiego, że przerzucam go na F2 i on mi pójdzie do 14 na godzinę.
żeby jakiś tam, jak nie robisz na rozwał zagon, czyli tak od środka jeździsz, nie tak jak ja teraz, tylko jak tam w środku wyłożę i ten środek będę rozrywał, no to wtedy dużo szybciej możesz jechać po prostu na tym, nie? Przerzucając to, no on wtedy właśnie mimo tego, że ja go teraz, o, przerzucę i on mimo wszystko jest zablokowany pomiędzy B4 a B6 i teraz on mi pójdzie do 11 na godzinę, tak, gaz w podłogę, ale on pójdzie na 2000 obrotów, no głupota, nie? Po co go tak połować? W ogóle jak to z zewnątrz wygląda? Jakby idiota jeździł, no. Taka prawda, nie? To normalne, że na poprzeczniaku sobie wrzucisz ten bieg wyżej, żeby on zszedł na 1200 obrotów, tak? A wjeżdżasz, wjeżdżasz w zagon, no to wtedy but 1400 do 1800, no. No ale no niestety nie da się tego tutaj ustawić, także...